Fizyka Fordzy chyba oszalała w tym momencie. Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5, tryb Fortnite. Moi drodzy, najpierw musimy sobie zacząć od zmiany klaksonu, bo ja mam taki klakson, posłuchajcie. Znaczy, on jest fajny, ale on mi się już trochę znudził, wiecie? Ja chcę, żeby był jakiś taki bardziej słyszalny. Za każdym razem, jak jest nowa playlista festiwalowa, to ja sobie wchodzę w Forzaton Shop i tutaj możecie kupić sobie nowe klaksony. I na przykład teraz jest nowy klakson do kupienia. O, i macie na przykład wygraną w spinie, nie? Taki klaks. Dobra, ale chodźmy do chaty i wybierzmy sobie coś innego. Ja może coś takiego normalnego? Wszyscy się zestrali z tym klaksonem minecraftowym? Ja nigdy w Minecrafta jakoś tak nie grałem, poza Minecraft Dungeons. Zajebisty był ten Minecraft, ale takiego słodkiego Minecrafta ja w ogóle nigdy nie lubiłem, jakoś nie podchodził mi kompletnie. Więc dla mnie ten klakson jest taki sobie. O, dawaj to. Dobra, nie ma co za długo wybierać tych klaksonów, jest tutaj naprawdę bardzo długo. Nie będziemy przechodzić przecież przez wszystkie, co ty oszalałeś? Dobra, jedziemy, jedziemy, wybieramy. Pyk, 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 czekaj, 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 to było online i eliminator, startujemy. Bardzo lubię ten samochód, bo zobaczcie, jak świetnie sobie staje na koło. Nawet jak nie staje na koło. Fajna fura jest, kurde. Wszystkie fury da się zrobić w Fordzie na Willy, no nie? Zobaczcie, jaki kozak. Chcielibyście, żeby ten samochód był w eliminatorze, czy nie? Ja bym chciał, fajnie by było. No chyba, jego chyba nie ma, no nie? Tego wariata. Patrzcie, jak on, kurde, jakby był jeszcze tak stuningowany, ultimate samochód do eliminatora. Ale ta, w tej części Forzy, powiem wam, że te samochody naprawdę są niekiedy bardzo trudne do wygrywania. Nawet te z wysokiego poziomu, czasami ciężko jest nim wygrać. Chociaż, nie wiem czy pamiętacie taki odcinek, jak wygrałem Centenario na offroadzie. Szosowym samochodem asfaltowym wygrałem na offroadzie z samochodami offroadowymi. No kosmos, ale na szczęście Forza na to pozwala. Ciekawe, kogo dzisiaj wyślemy do lobby. O właśnie, będzie trzeba obadać jakąś nową miejscówkę. Ostatnio żeśmy znaleźli taką dziką. Ale chyba najlepiej wbijać na takie miejscówki, gdzie jest dużo drop pointów, no nie? Nie zawsze są dropy, ale jest duże prawdopodobieństwo, że w tym miejscu będą. No i może dzisiaj zaczniemy od Festiwalu Horizon. Festiwal Horizon to jest chyba taki bardzo oklepany, no nie? To jest taki... To jest miejsce, gdzie się spawnują chyba głównie nuby. Czyli ktoś, kto od początku samego gry w eliminatora gra, no nie? Najlepszy do spawnu jest tutaj Bacha. Tutaj konkretnie w tym miejscu, zobaczcie sobie, pyk. Dupczysz się tutaj i praktycznie albo od razu jesteś koło dropu, albo wokół ciebie będą same dropy. No i zobaczmy, mówię wam, czary, mary, hokus pokus, zaraz będzie ósmy. Nie zrymowało mi się, cholera, muszę do Kickstara zadzwonić, zapytać się, jaką rymy układa. Chociaż nie, widzę, coś tam na horyzoncie jest. Na horyzoncie coś tam jest, tutaj powinno być też, czekaj, dalej kamera, weź dalej kamerę, o. Tam z tyłu na razie nic nie widzę, ale tam dalej coś jest, tam dalej coś jest. Ósmy poziom, jak nic, murowany będzie. Zabieramy, chociaż musimy zrobić dzisiaj pojedynek Garbi kontra Garbi. Koniecznie, koniecznie. Tutaj to miejsce, gdzie się trzy dropy, patrzcie. Jeden dropek. Jest szósty poziom, RS7. Ty, ja dawno RS7 nie jeździłem w tym trybie. Damn. Dobra, jedziemy. 45 osób jest. Kurczę, o tej porze? Co ci ludzie robią? A no tak, bo teraz święta. Dobra. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Ej, zabieramy wszystko po kolei. Ja myślę, że ten samochód, co teraz wezmę, jest lepszy od Audisy. Chociaż Audisa pewnie ma wyższą prędkość maksymalną, nie? Ty, ale dropy. No ósmego co prawda nie ma, ale dwa szóste? Ja myślę, że spoko. Dobra, tutaj na górce coś jeszcze jest i tu mamy, no Volvo V60, tam jeszcze coś dalej jest, kurde. Ale wiecie co, ja sobie zobaczę na mapkę, mapkę miałem... O, pod B miałem mapkę, okej. Okay. Uła, dobra, nie, no dobra, jadę pod wulkan, bo tu już nie ma czasu. Właśnie, to jest głupie w tej miejscówce, że trzeba szybko uciekać, ale zarypiaste jest to, że prawie zawsze są dropy. Tych drop pointów jest mega, mega dużo i zawsze wyjedziesz stąd zadowolony. A już
już na pewno nie garbusem. Także warto, warto. To jest chyba jedna z lepszych miejscówek tak w ogóle. Ostatnio też grałem sobie w Forza Horizon 4, człowieku. Ja nie wiem, co jest w tej grze takiego, ale po dłuższym graniu w piątkę, w czwórce gra mi się po prostu wybornie, a zwłaszcza w ten tryb eliminator. A co to teraz śnieg tutaj jest? Zobaczymy, jak ta fura sobie na śniegu pojedzie. Uła, co to za kamienie? Nieprzejezdne kamienie, zobaczcie. Dawaj, dawaj, fura, do góry, do góry, do góry, do góry. Jeszcze nikogo nie spotkałem, kurde. Dobra, zjeżdżam stąd, nic nie było ciekawego na wulkanie. Porażka, jeszcze się o kamień nie rozwaliłem. Najlepszy zjazd chyba w całej grze i rozwaliłem się o kamień. Ty, bo muszę przed strefą zwiewać. Ja pierdziele, ty. Szósty bieg. Dobra, zobaczymy prędkość maksymalną tej fury. Tutaj są takie drobne kamyczki, ona o te drobne kamyczki się rozwala. Znaczy samochód zwalnia dosyć. Sześć biegów, ale patrzcie, 250 km na godzinę. Nie tak źle, ale wolałbym gdzieś w okolicy co najmniej 270 km na godzinę, nie? Wtedy taka prędkość przełajowa 250 to by była normalna. Tutaj zobaczcie, 200 km na godzinę i już samochód trochę zwalnia. Wszystkie jakieś drobne obiekty go... O, właśnie, albo twarde obiekty. Drobne obiekty go bardzo zwalniają, bo jest lekki. Ale to jest jeden z lepszych samochodów pod kątem przyspieszenia, kurde. Jak nim dobrze ugrać, to jest kozak. Dobra, co my tu... idź pan. Ej, ten klakson jest nieźle słyszalny, posłuchajcie. Kurde, do kogo zadzwonimy? Czekaj, czekaj, już tu widzę jakiś typku. W końcu się ktoś na mapie pojawił, mniej więcej na radarze. Widzę, że ktoś się tu zbliża, super. O, ja się tutaj, ja tutaj wolno jadę, ja nie mogę tego. Bardzo wolno tu jadę, kurde, muszę... Trzeba jakoś ten... Trzeba jakoś nauczyć się zarzucać haczyk. O kurde. Ten gościu już wie, o co tutaj chodzi. On myślał, że ja spadnę na dach i on wtedy mnie wyzwie na pojedynek i będzie na wygranej pozycji. Chyba tak. Czekaj, czekaj, my to zaraz... Tutaj to się... Zobacz, zobacz. Jest, mam cię, mam cię. Ariel? To nie będzie łatwy pojedynek, samochody są... Chyba Ariel jest szybszy trochę, chyba wyższą prędkość maksymalną ma. Ariel od mojej furki, dobra, jedziemy. Tutaj górkę trochę z lewej weźmiemy, pyk, żeby nie skakać za bardzo. O, już jesteśmy na szosie, pięknie. Ktoś powie, ale dlaczego ty jeździsz szosą, jak ty masz samochód offroadowy? A no właśnie, to nie ma znaczenia, kurde. Dużo mi osób takie komentarze pisało. Dlaczego jadę, celuję zawsze w ten asfalt, jak mam samochód offroadowy? No bo na asfalcie jest szybciej offroadowy samochodem. No offroadowy poradzi sobie świetnie, jakby w każdych warunkach, ale lepiej sobie poradzi oczywiście na asfalcie, no nie? Ty, gościa zdeklasowaliśmy, został gdzieś z tyłu. Elegancko, teraz tutaj nie ma wody, kurczę, teraz to łatwizna, można sobie tutaj łatwo przejechać. To jest chyba pora, się chyba nazywa pora sucha, no nie? Pyk, pyk i zapraszam do lobby. O oh my god, będzie musiał zadzwonić do mamy po tym pojedynku, tak żeśmy go rozwalili, pięknie. Dobra, porobiony, elegancko, kurczę, nawet się nie spociłem, naprawdę. Musimy się z kimś spocić, trzeba wyzwać kogoś dużo mocniejszego, chociaż ten przeciwnik był całkiem ciekawy. Dobra, bierzemy Mercedesa, tutaj już wyższa prędkość maksymalna, powinno być ciekawie. Ale dźwięk, ła. Dobra, jedziemy trochę mostem, z mostu można zeskoczyć, pamiętajcie o tym, ja zobaczę szybko, czym ja tu klikałem, żeby mapkę mieć. Mam biegi, what? Coś mi się... Coś ze sterowaniem mam, nie tak? Dajcie, muszę sobie to naprawić. Dobra, naprawione. O kurde, ktoś za mną jedzie! Trailcut, 7 kontra 7? No to let's go! Gościu nie zeskoczył stąd, z mostu? Dobra, zobaczymy jak to... Ej, gościu miał jakieś lagi chyba, albo coś, nie wiem. Ty, mój Mercedes nie daje mu rady, nie mogę go potonić na asfalcie. Nice, ej, ale pojedynek. On był chyba rozpędzony, ale przez chwilę miał jakieś takiego laga. Dobrze, że z mapy wyszedłem w miarę szybko. Gościu, gdzieś ty pojechał! Asfaltem czy... A nie, tu jest zaraz tutaj już. O, shit, hamujrzesz. Hamujrzesz. Okej, Mercedes, proszę do celu mnie prowadzić. Jak tutaj? Czemu tak blisko? To już taka mała strefa jest? Ty, on dobrze zrobił, że tym terenkatem tak poleciał, ale ja już muszę tutaj na pałę cisnąć. O nie! O nie! Okej, Mercedes, jedź do celu! Kuźwa, no! A taki dobry klakson miałem! A, wow!
Co ten Mercedes taki wolny? Ja nie wiem, ten gościu był taki jakiś, ty, ej, on był, albo, nie wiem, on uderzył we mnie, no nie? Jakoś tak zwolnił na chwilę, a potem się przeteleportował do przodu. To wygląda jakiś taki, jakby taki jakiś lag miał i nie zwolnił od uderzenia we mnie albo coś, ale jeśli rozpędzał się na równo ze mną, no to trzeba przyznać, że kurde, ten Mercedes strasznie wolny coś jest, albo coś. Jechać mi się nim jechało dobrze, no bo mieliśmy część taką, wiesz, drogową, no nie? No mi ten ręczny tutaj tak, o kurde, muszę wymienić stanowisko, ale już niedługo, już nie mogę się doczekać. Jeszcze myślę, że tak kwestia miesiąca i będę miał wszystko tu takie sztywne, zupełnie inaczej kierownica będzie siedzieć, ja będę chyba bliżej niej jakoś czy coś, nie mam pojęcia, ale jestem podjarany, bo widziałem już to całe stanowisko. Wow, te takie grube profile aluminiowe, nie mogę się doczekać, nie mogę się doczekać, aż mi to przyszło, naprawdę, nie mogę się doczekać. No ale zobaczymy. Dobra, startujemy, następne wyszukiwanie. Bym był zapomniał! Dzisiaj pozdrowienia dla... Ej, ja nie mogę, chciałem jakieś damskie imię, ale podejrzewam, że kobiet jest tak mało, że po prostu ja pozdrawiam wszystkie dziewczyny, kobiety, które oglądają to wideo. A założę się, znaczy jestem prawie pewny, że na 10 tysięcy osób, które zobaczą to wideo, kobiet będzie gdzieś tak z 9 osób, no, na 10 tysięcy osób. Myślę, że jakoś tak. No kobiety nie są za bardzo w samochodach. Może gdybym tutaj podczas jazdy jeszcze sobie robił manikir i pedikir, albo wybierał ciuchy na jakąś imprezę, no to wtedy może by i więcej tych kobiet oglądało, no nie? No tak, to faceci, kurde, oczywiście, że tak. Także dzisiaj wyjątkowo kobiety, robimy taki kobiecy odcinek trochę. O czym możemy kobiecym takim pogadać sobie? Nie, daj spokój, ja się nie znam w tych tematach. Nie chcę jakby sam siebie zapędzić w jakiś taki kozi ruch. Jeszcze zaraz przyjdzie jakaś feministka i mnie zbije po łbie, że jestem taki czy sraki. Nie chcę, no, wiesz, taka skrajna feministka. Dobra, wiecie co, musimy sobie zbadać tą okolicę tutaj, dlatego, że to jest też Festival Horizon, taki poboczny i tu nigdy nie byłem, żeby zobaczyć, czy są jakieś dropy. A tu tutaj celowałem, żeby w ogóle teraz się pojawić, ale pojawiłem się na obrzeżach. Nie wcelowałem tam, gdzie trzeba, no. Niestety, problemy z celnością, ale widzę, że tutaj chyba... Znaczy, myślę, że drop pointy są, ale teraz wyjątkowo nic nie ma. Ty kurde, jest, ja gram, nie wiem, o jakiejś takiej dzikiej porze, jakieś druga w nocy, północ, coś takiego, no nie? I dalej jest dużo graczy, wiesz, chodzi o to, że jest bardzo późno, no nie? Jest 50 osób, ja jestem zszokowany. O tej porze to wszyscy powinni chyba już, nie wiem, spać czy coś. Czy normalni ludzie, nie tacy jak ja. Ty ciśnie ten prosiak. Wow, to jest który? Trzeci poziom. Naprawdę robi roboty, jakie to szybkie jest. 170. Bardzo, znaczy, wydaje się sztywny samochód dosyć. Ale poza tym, kurde. Naprawdę, naprawdę ciekawie. W ogóle wiecie, co mi się teraz przypomniało? Ludzie kiedyś myśleli, że ja mam podłączony tutaj mikrofon, inaczej, że ja cały ten mój głos nagrywam po odcinku. Nie, bo cała sztuczka polega na tym, że myśleli, że jest tak, wiesz, profesjonalnie nagrane, że dobrze go słychać, ten głos i że wszystko ten, ale wiecie, na czym polega trik? Po prostu ta kierownica jest niesłyszalna. Normalnie streamerzy, czy tam ktoś, kto gra na G29, czy jakiejś takiej kierownicy, ona wydaje z siebie dźwięki, a wy często, jak tam słyszycie, że driftuje, czy coś, to słyszycie, że bardziej słychać, jak kierownica szura po tej, jak ręka szura po tej kierownicy, albo jak przełączam sobie biegi, niż jakieś dźwięki wydobywające się z samej kierownicy, no nie? I jak grałem w Forza Horizon 4, teraz to już się większość osób przyzwyczaiło, ale grałem w czwórkę, dużo osób pisało mi, że nie powinienem nagrywać głosu po nagraniu odcinka, bo jest to sztuczne.
A ja cały czas nagrywam, wiesz, na żywo, nie? Znaczy w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, no to wtedy nagrywam też jednocześnie głos i jednocześnie gram, no. Ale no, faktycznie ten głos brzmi tak dosyć dobrze, ale to też jest za sprawą mikrofonu, nie? Nie mam takiego mikrofonu, wiesz, słuchawkowego, po prostu nie używam, bo jest to słabej jakości, tylko używam takiego specjalistycznego po prostu. Ty, ja zginę. Ja tu wam opowiadam o jakichś gównach, a tutaj... Ej, czemu? To jest początek meczu! To jest pierwsza faza meczu i patrzcie, gdzie jest strefa. Przy samym wulkanie? Jak ja mam tam dojechać w tym czasie z trzecim poziomem? Skąd miałem wiedzieć, że tam będzie? No ja pierniczę. Ty, no nie wyrobię się chyba, ale próbuję. Trzeba walczyć do końca. Go! No nie, ej, serio? Przecież ja nie, jakoś nie siedziałem tam z bardzo długo w tamtym obszarze. Jakby, co jest? No, ej, patrzcie, ale już mi się ten pasek wypełnił, nie? Jakby dalej nie jestem skasowany, dobra. Idź pan. Tak, na marginesie. Ja myślę, że żadna kobieta nie napisze w komentarzu, że jest kobietą. Kurde, wśród tylu chłopów zaraz będą tam ją pozdrawiać, że może umówimy się na randkę, czy coś takiego, no nie? Ja podejrzewam, że one sobie tam oglądają i się nie odzywają. Jak ja bym był kobietą, też bym tak robił, kurde. No jak, no, zaraz tutaj będą jakieś komentarze, głupie docinki, czy coś. Po co tam? Oho! Teraz się pojawiłem w tym festiwalu Horizon, na którego przeczyłem. Zobaczmy, co tu się dzieje. Ile żeśmy pojedynków zrobili? Dwa? Masakra, nie? Ale mnie wkurzył ten poprzedni meczek. Jezu, Ford Escort. Dobra, ja przewijam do czasu, aż będą fajne pojedynki. Ty, gościu się tutaj pojawił zaraz za mną. Ja, ale będzie miał ślimaka chyba. On chyba się z peceta załadował, nie wiem, ale on się jeszcze nie rusza. Co on tam robi? On chyba... Ej, co tu się wyrabia? Ej, słabe tutaj to miejsce, jeden dropik był? Tak, bo ja muszę do niego zadzwonić. Gdzie on? Co do ciule? Pojechał za scenę jakoś? Nie wiem, o co chodzi. Czekaj, zadzwonię do niego. Odbiera, dziad! Czekaj, cofaj. Co tu się wyrabia? Ty, gdzie on jest? Halo! Jest. O, ty, wyzwało go jakoś, okej. Ty, w ogóle ja źle w złą stronę pojechałem, okej. O, jasne. No, bardzo fajny pojedynek. Ty, jaka hopa tu jest. Ja tu jeszcze chyba nie byłem. Co oni tu robią? Ludki się gdzieś tam ściga. Uuu, ale hopa kozacka. Ja muszę zrobić trasę Tour de Podlasie. Tour de Podlasie to jest trasa, w której... to ma być piekło dla każdego kierowcy. To ma być ziszczenie najgorszych scenariuszy, jakie mogą się pojawić w Fordzie. Jakieś zderzenia, głupie miejsca do jechania. Najgorsze, co ci się może przydarzyć w Fordzie, ten wyścig ma zawierać. Kiedyś muszę taki stworzyć. Oho, dobra, słuchaj, ja mam trzeci poziom. Bierzemy się za gościa. Co on tu robi? On coś tu podnosi, Volvo. Serio, dawaj, jedziemy tam. Co będziesz, Volvo? O kurde, Maserati, gdzie jedziemy? Tutaj, dobra. Zobaczymy, co ten Focus potrafi. Napęd naprzód. Dźwięk kozacki. Ford Focus, legenda. Kontra jakieś tam Maserati. Maserati to jest chyba całkiem niezłe, tak w ogóle. Ale damy radę, kurde. Ale tutaj poleciał przez tą prądy. Ja się tu zatrzymałem prawie do zero. A gościu, kurczę, zobacz. Zobacz na mapę, gdzie on już jest. Uderz w drzewo. Piąty poziom kontra trzeci. Ale Focus ciśnie. Zadzwonię do niego, żeby się zatrzymał. Dobra, teraz tu. Hops. Ja nawet tam, o kurczę, ten drogą poleciał. Nie, budynki! Oh fucking shit, ale lipa, nie! Tu mam, kurde, trudny wybór. Żeśmy testowali tego Debertiego, no nie? Paskudny jest ten samochód, a tu mamy Macan RR. Testowałem go w poprzednim meczu i radził sobie bardzo fajnie. Natomiast tego Debertiego? Zupełnie nie, a zobaczcie, dwa poziomy różnicy. Dwa poziomy, nie jeden nawet, a dwa. Na korzyść tego Debertiego niby. I kurde, tamtego bym nie wziął. Dziwne, nie? Tak aż nie chce się wierzyć, ale ten samochód jest naprawdę bardzo słaby. Napęd na tył tylko i wyłącznie.
to w wielu sytuacjach takiego offroadowego autka, no niestety eliminuje. Oho, oho, jedziemy na czółwę, bez rozeznania nawet w mapie. Będziemy chyba jechać gdzieś tam w lewo. Dawaj, zadzwoni mnie. O kurde, co mi się tu, co mnie to tak wybiło? Trzeci kontra trzeci, nice. Okej, jak z tego ciemno lasu wyjechać? Wolwiacz mnie wyzwa. O. Akurat w to drzewo. Nienawidzę tych drzew. Ale gościu chyba też się tutaj rozwali. Tutaj łatwo jest w to trafić. Ale by w budynek się zniszczył. Ale pyko, pyko, jakoś oszura. Nie wiedziałem, co to jest nawet. Nie wiedziałem, jak to zidentyfikować. Myślałem, że to jest jakieś. Myślałem, że to są jakieś krzaki, a to budynek. Cholera. Dobra, jedziemy, jedziemy. Na razie mamy przewagę, jest dobrze. Zobaczcie, jak ten samochód popyla. Jest naprawdę dobre auto, ta Porsche'a. Jedziemy od razu na ten długi pas. Oby nie drzewo. Jest! Jest! Udało się. To jest bardzo ważne, żeby tutaj wyjechać od razu na ten pas, nie? Bo tu są różne budynki, je trzeba tam ominąć. Czasami to nie wychodzi. Tutaj jaki drop mamy? Który poziom? Trzeci, to nie. Dobra, co mamy do wyboru? Tutaj jest sporo dropów też. Tam widzę, że coś fioletowego się z daleka dymi. Dobrze, Jirka, wracaj do lobby, pozdrów mamę, a my bierzemy Subaru. Oho, oho, chyba widzę idealnego przeciwnika. Idealny przeciwnik, patrz. Zawraca, kurczę, jednak nie jest taki głupi. Dobra, jedziemy. Ariel Nomad, szósty poziom kontra czwarty. Zobaczymy, idealny przeciwnik, ale zawrócił, w ostatniej chwili się opamiętał. Nomad bardzo dobrze przyspiesza, ale ma pewnie niższą prędkość maksymalną niż mój samochód. Mało tego, jak w coś uderza, to traci więcej prędkości, bo jest lżejszy. To też nie jest bez znaczenia. Te małe samochody, one są fajne, to prawda. No ale to nie wszystko. Wracam. Wracaj mi do tego. Dwa razy mapkę nacisnąłem. Okej, zjeżdżaj, szybko. Dobra. I gaz. Trochę tutaj straciłem przez to zamieszanie z mapą, ale Nomad się chyba rozwalił. Ja szybko zajrzałem na mapkę, pyk, i chyba będzie dobrze. O kurde, nieźle. Dwa poziomy wyżej Nomad będzie chyba pokonany. O nie, twarde drzewo! Myślałem, że przelecę nad tą koroną. Polera, dobra. Gaz, bo ten Nomad, on bardzo dobrze przyspiesza. Trzeba na to uważać. O, shit! To shit. Już myślałem, że gdzieś tutaj się pojawi nade mną w którymś momencie, ale jest git. Ale co mi ten ręczny tak? Tu mam jakieś luzy. Co by muszę to przykręcić? Co mi? Bo mi się całe rusza. Ja pierniczę. I to się chyba urwało. O, co ja wziąłem? O nie, no to chyba dobrze. Dobra, spróbujemy tym Nomadem. Ja nimi chyba mało co jeździłem. Zobaczymy. Tam jakiś ziomek pojechał. Jedziemy za nim. Dobra, chodź boy, zadzwonimy do niego. Odbierz telefon, halo! Halo, tu Dominik Torrento. Dominik Torrento, siódmy poziom kontra szósty. Ożesz ty w mordę, dwa kilometry. Ale bardziej tak po jego stronie, nie? Niedobrze. Jechałem bronkiem i bardzo łatwo się rozwalić na wyboju. On taki jest wybijający trochę. Okej, muszę tu naprawdę cisnąć gaz do końca. To już nie ma co uważać na te drzewa zbytnio. Czy oczywiście trzeba je wymijać, wow! Ale kurczę, gaz do końca. Dawaj nomad. O kurde, nie, siódmy poziom. Dawaj. Ouu, shit, a skąd to się tu wzięło? Szybko. A nie obracaj się! Nie teraz! O, shit, nie, chyba dojechał, chyba trafił, ziomeczku, tu są takie przeciążenia, że mi się to odkręciło. Urywam te gwinty chyba, nie wiem. Dobra, powinno być okej. Ty, jak będę miał to nowe stanowisko, to się nic nie będzie ruszać. Nie będzie tak się giwotać teraz, teraz na boki. Dobra, wiecie co, nie pykły mi. Idę na wulkan, tutaj. O, super. Idę na mój ulubiony wulkan. W poprzednim meczu jakoś się pojawiłem na środku mapy. Nie wiem jak mi się zaczęło. Nie zdążyłem chyba nigdzie kliknąć. A tu tylko respawn. I uwaga. Uuu, a co to? Maserati już na samym starcie? Dobra, to akceptuję. O, chyba, kurde, patrzę się na mapkę, jadę prosto na kamienie, cholera. Tu chyba będę miał do kogoś zadzwonić, bo widzę, że dwóch typków, jeden jest bardzo blisko mnie. Od razu jedziemy się ścigać. Tu chopniemy sobie.
O, okej, okay. Całkiem nieźle. Myślałem, że będzie gorzej. Tu chyba jest taki hardkorowy zjazd tak w ogóle. Gdzie on pojechał ten typo? Szkoda, że na tej dużej mapie nie widać przeciwników. Nie, ja bym tak pojechał tam, gdzie jest ich najwięcej, to wtedy tam cisnąć. Gdzie ja tu wjechałem, ty? Jak ja mam stąd wyjechać tym SUV-em? Już nawet offroadowe nie jest, zobacz. Co jest? Bardzo dobry samochód. Co jest? Hej, jak ja tu wjechałem? Jak ja tu w ogóle stoję, ty? No. Ej, no, chyba na to, ty, co się dzieje z tym autem? Czy on zaraz wyleci w kosmos? Nie wiem, co się z nim stanie. Co się dzieje? Fizyka Fordzy chyba oszalała w tym momencie. Jakby, taka jak gazu dodał. Ja nic nie robię, nic nie dotykam, nie mam skręconych kół ani nic, samochód sam robi takie rzeczy, no. O Boże, ej, co jest? Dobra, cofam. Resetujemy furę. Jakieś zgliczowane kamienie są w tym miejscu mapy. Tu jakaś mapa jest niedopracowana albo coś. Dziwne. O rady. I tutaj dwa typki się ścigają. Dawaj, jednemu zajedziemy drogę. O nie, czekaj, tu mam następny. Co oni robią? Ten tu podjeżdża pod górę. On chyba prowadzi. Siódmy poziom. Ale by fajnie było zdobyć tą Porszawę. Teraz będzie miał lepszą furę, nie? A co tutaj jest? To był pierwszy poziom, to mnie nie interesuje. Dobra, ten już zahamował. Zobaczmy na mapę. Mapa super. Dobra, no to zróbmy. On mnie na pewno widzi teraz. Musimy tutaj... w tą stronę i nawrotka. Teraz i go. I zadzwonimy do niego. Kurde! Zapraszam! Zapraszam! O kurde! Ma Lambo Bambo! Trochę mu współczuję, ale z drugiej strony jechałem tym Lambo Bambo. Nie, jechałem innym, ja jechałem Centenario. Ale to też nie powinno być jakoś dużo gorsze, nie? On będzie się rozwalał tu o wszystko dosłownie. Podejrzewam, że za moment wyląduje na dachu. Jak już uda mu się jakoś zjechać na dół. O, papa, jakie hopy. Także to Maserati. Ty, leci, leci, słyszę go, słyszę go. Słyszę go, słyszę go. Ma dużo szybszy samochód, ale Maserati jednak mimo wszystko trochę... O, poszedł, ty! Mimo wszystko trochę lepsze na offroadach, nie? Dawaj, dawaj, dawaj go, dawaj go! Rozwalił się! Jeszcze mam szansę, jeszcze mam szansę! Dawaj, 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 dawaj! 300 metrów! Dawaj, dawaj, nie! Kurde, same przegrane dzisiaj, masakra! O, myślałem, że mam szansę, jakby tu z górki tak ładnie. No niestety, tak to już jest. A ludzie mówią, że życie to nie jest gra. Ja wam powiem, życie to gra. W życiu tak samo się raz wygrywa, raz przegrywa i tutaj też raz wygrywam, raz przegrywam, ale no nie jestem zadowolony z moich dzisiejszych pojedynków. Myślałem, że pójdzie mi dużo lepiej, a nie pykło. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z trybu Fortnite, chociaż sobie trochę pogadaliśmy dzisiaj. Trzymajcie się, na razie, hejas!